Cześć, tu Gór Tanki i dziś wracamy do Pankillera Paroxysm. Zmierzymy się oczywiście z ośnieżonym mostem. Mamy tu nową misję na kartę, dość ciekawą moim zdaniem. Rozerwać 88 zamrożonych przeciwników. Ma to sens na tym poziomie. Misja jest zmieniona. Poprzednia nowa misja była taka, że mieliśmy rozerwać 88 zamrożonych przeciwników i dodatkowo znaleźć wszystkie sekrety. Twórca nam to zmienił, ponieważ dwa sekrety, które tu dodał na poziomie, są bardzo trudne do znalezienia, są nieintuicyjne, że tak powiem. Ale to już pokażę wam na poziomie. Kart nie trzeba zmieniać, aczkolwiek muszę zwrócić uwagę na to, że z każdym patchem, jaki wychodzi do tego moda, coś się dzieje z grą. Jak patrzcie, na poprzednim poziomie zdobyliśmy sobie łowcę demonów, prawda? Cofniemy się tu. Widzicie? Pokazuje, że niby nie zdobyłem tej karty. A tu pokazuje, że zdobyłem. Nie wiem, z czego to wynika. Zawsze to jest poprzedni poziom. Ostatni, jaki ograłem. Nie wiem. Zaczynajmy. Dobra. Wiadomo, zaczniemy od amunicji. Ona będzie bardzo ważna na tym poziomie. Szczególnie amunicja do shotguna. I to nie zamrożenie mam na myśli, bo zamrożenia będziemy mieli tu aż nadto. Ale bardziej mam na myśli tu zwykłą amunicję. To ona będzie nam się kończyła. Dobra. Za darmo hapeki oddałem. Japoński gnidzie. A widziałem go tutaj. Dobra, po nim. Zaraz sobie ogarniemy stary sekret z oryginału. Ajajajajaj, nie skoczyłem. Po tamtą złotą zbroję, co jest z przodu, pójdziemy sobie później. Na razie nie jest nam ona potrzebna. Zaraz nas zaatakują. Dobra, mamy 21 zamrożonych i rozerwanych. W ogóle z tymi licznikami jest pewien problem i to jest zadanie dla twórcy moda, bo tu się łatwo zgubić. Widzicie, mamy rozdzielone zamrożenie od rozerwania. Zaraz wam dokończę, zabiję tych cweli tylko. Mamy rozdzielone te liczniki. I one mogą nas oszukać. Mianowicie mogą nam pokazywać, że mamy dużo rozerwanych, ale ci rozerwani nie będą zamrożeni, albo że mamy dużo zamrożonych, ale ci zamrożeni nie będą rozerwani. No patrzcie na to. Widzicie? Dobra, już nie będę dawał im się tak klak za darmo. Dobra. No i właśnie skończyła mi się amunicja do shotguna. Jest lipa.
Dobra, F5, bo tego sekretu nie lubię bardzo. Nie lubię tego sekretu, bo łatwo przy nim zginąć. Dobra, zaraz się udamy na most. Na jego powierzchnię. Kurde, nie ma amunicji. Prawie mnie zaskoczył. Ach, ty gnoju. Dobra. Mamy to miejsce oczyszczone z diabelskiego pomiotu. No widzicie, brakuje mi zwykłej amunicji do shotguna, ponieważ no trochę słabo to wygląda, gdy musimy zamrażać przeciwnika i zmieniać broń i inną bronią po prostu go rozrywać. Troszeczkę mi się wydaje, jest jej za mało na poziomie tej zwykłej amunicji. O, do dwururki. Bo zamrożenia mamy akurat. Tutaj zamrożenia nam nie brakuje. Jeszcze weźmiemy te mega HP-ki może. Pozbieramy golda. I zaraz wam pokażę pierwszy sekret taki nowy, ale nie intuicyjny. Ten sekret, no, bardzo dużo czasu znalazłem go w ogóle przypadkiem. Jak szukałem innego sekretu. A właściwie to znalazłem rozwiązanie sekretu, bo sam sekret widać od razu, jak się grę zaczyna. Znaczy, jak się grę zaczyna, co ja gadam. Jak się jedzie kolejką, to go widać, tylko nie da się go zebrać bez uruchomionego mechanizmu. A wajcha, którego uruchamia, jest położona, no niestety, w takim miejscu, że za cholerę się nie idzie domyślić. No dobra, mamy kolejkę. Najpierw sobie skoczymy po stary sekret, wiadomo, na wieżę, na pylon, który podtrzymuje most. Dobra, od razu sobie zbroję zgarniemy. I dobra. I teraz lecimy do wajchy, która nam uruchomi mechanizm.
A tu jeszcze się nam pojawia amunicja. No, bardzo ważne, żebyśmy ją zebrali. No i mamy wajchę. Wajchę do sekretu, który jest no bardzo daleko stąd położony. W ogóle ta wajcha to... No, nie kojarzy mi się z tym sekretem. Nawet jak tam sekretę... Widzimy ten sekret, tą poświatę czerwoną, tam dalej ona będzie. Teraz będzie w niej czaszka, bo uruchomiłem wajchę. Ale oryginalnie w tej poświacie nic nie ma. Wiedziałem, że ta poświata to jest sekret, ale nie miałem pojęcia, czym ją uruchomić. Przydałaby się na przykład przy tej wajsze też poświata czerwona, żeby dało się to mniej więcej jakoś połączyć. Żeby dało się to zobaczyć, na przykład przechodząc o tako z daleka. No patrzcie, to się wtapia mocno, ta wajcha. A poza tym ta wajcha się nie kojarzy z tym sekretem tam daleko. To też jest słabe. O, widzicie, teraz mamy tam czaszkę. Normalnie jest tam tylko poświata, bez czaszki. Możemy olać ich, mamy nieśmiertelność. No i dobra, wykoleiliśmy się. Czas ich trochę pozamrażać, porozrywać. O, patrzcie, kumulei. Kurde, jaki ninja. Ach, to ich kumulei. Osiemdziesięciu ośmiu. No i kończy nam się amunicja do shotguna znowu. Na szczęście mam na to rozwiązanie. Pójdziemy sobie po prostu do sekretu po amunicję. Ci panowie niech sobie biegają nad zonami. I tak chyba tutaj nie będą mogli wejść. No dużo tej amunicji nie ma. Ale na razie wystarczy na nich. Piękny strzał. Dobra, mamy ich z głowy. Wiadomo, obczajmy sobie sekrety. Jeden już zebraliśmy. Teraz pójdziemy sobie na prawo. O. Dobra. Musimy tutaj wejść na schody. Ajajaj. Mamy takie mega hapeki, które nam uruchamiają ukrytą walkę z tymi panami. Dobra. Oni są załatwieni, teraz idziemy po drugi sekret nowy.
Czyli ukryta amunicja. No i super. Nigdy nie lubiłem nowych sekretów w tych skrzynkach. W tych skrzyniach wielkich, czy kontenerach. Łatwo się tu zgubić. O Boże, co ja robię? Gdzie ja lecę? Gdzie ja lecę? Przecież tu miałem iść po sekret stary. Ile mamy? 8. Akurat wszystko się zgadza. Dobra, lecimy dalej. Kurde, w pocisk trafiłem jego. A teraz trafiłem w okno. Załatwieni szybciutko. No i teraz do kolejki. Kurwa, zasłonił mi jeden jego kolega. I dostałem pocisk za darmo. Dobra, idziemy do sekretu starego. Z nieco przeniesioną strefą sekretu. Okej. No i na kolejkę czas. Jak widzicie, brakuje nam 4 sekretów i wszystkie są w obserwatorium i to mnie właśnie zmyliło, jak szukałem brakującego sekretu, bo jednego sekretu nie mogłem tu znaleźć z relikwią i on bardzo, bardzo długo mi uciekał. Okazało się, że jest razem z innymi sekretami w obserwatorium. To mnie zmyliło, bo nigdy w Pankillerze nie było takiego zagęszczenia sekretów w jednej strefie. Zawsze były jakoś rozsiane mniej więcej po poziomie. Idziemy po oryginalny sekret. Ostatni już oryginalny sekret na poziomie. I zostaną nam tylko nowe sekrety. Przydałoby się więcej amunicji do shotguna. O, akurat jest. No i super. Tak. Pajączki. Żeby mieć pewność, że misję na kartę wykonamy, nie będę się przemieniał w demona i będę całą resztę poziomu przechodził właśnie z shotgunem. Bo jak mówiłem, te liczniki są niestety troszeczkę ułomne. I już mnie okłamały raz co do misji. Kurde. Dlatego warto pozabijać ciut więcej gości zamrażaczem.
No i dobra. Poziom mamy ukończony. Wydaje mi się, że będziemy mieli rozerwanych przeciwników akurat. Pierwszy sekret nowy tutaj, bardzo łatwy do zebrania. Pozostałe dwa sekrety, no właśnie. Jeden jest tutaj, to ta skrzynka z amunicją. No a drugi to jest właśnie ten sekret, o którym wam mówiłem, że nie mogłem go znaleźć przez tak długi czas, nawet z pomocą Lotara, czyli twórcy moda. No tu też nie jest dostać się łatwo. To też muszę zwrócić na to uwagę. Trzeba mieć szczęście po prostu. Dobra. I tej relikwii nie mogłem znaleźć, wiecie, bo... No po prostu nie mieściło mi się w głowie, że jest tak blisko pozostałych dwóch sekretów. Wydawało mi się, że brakujący sekret jest gdzieś na hali, albo na moście, ale nie, że tak bliziutko tutaj, o, przy pozostałych dwóch sekretach. No i dobra, mamy wszystkie sekrety, wszystko zrobione. Zobaczmy, czy misja jest. Jest misja zrobiona. Kamienna skóra, nowa karta ze starym obrazkiem. Dostajemy tylko połowę damage'a, a zadajemy dwa razy więcej damage'a. No ciekawa karta, na pewno ją wypróbuję. No i cóż, teraz mój ulubiony poziom z oryginalnego Punkillera. Miasteczko średniowieczne i mamy tu nową, ciekawą misję. Nową, starą, zmienioną na nową. Otóż mamy używać, tak jak to było kiedyś, kołkownicy tylko, ale dodatkowo musimy poprzybijać 88 przeciwników do ścian czy do podłoża. Bardzo fajna misja, ja zawsze uwielbiałem przybijać przeciwników w tej grze. No i dobra, z tego odcinka myślę, że to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie do końca, że wam się spodobało, zostawcie lajka, może suba, do usłyszenia, no i cześć!